W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego witam Was, kochani, bardzo serdecznie w środę 3 kwietnia i tradycyjnie witam Was słowami z podręcznika, z przewodnika z Biblią na co dzień. A dziś wybieram z tych tekstów, które są tam dostępne, fragment Objawienia Jana, 21 rozdział, 4 werset. Bóg otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Kochani, jak wyobrażacie sobie życie wieczne? Jak będzie wyglądało życie wieczne? Czego się spodziewacie w życiu wiecznym? Myślę, że to pytania, które co jakiś czas pojawiają się w naszych głowach. To pytania, które co jakiś czas sobie zadajemy. Nie tak dawno, kilka dni temu, przychodziliśmy w Wielki Piątek do kościołów, oddając pod krzyżem Zbawiciela różne rzeczy, różne sprawy. Powierzając Bogu pod krzyżem różne rzeczy, różne sprawy. Mam wrażenie, że w tym roku przychodziliśmy pod ten krzyż z wieloma rozterkami, smutkami, z pewnego rodzaju bólem. Bólem rzeczywistości, bólem tego świata. Tyle zła wokoło, tyle nieszczęścia, tyle wojen, tyle nienawiści, chciwości, tyle takiego zwyczajnego ludzkiego zmęczenia. Ktoś nawet ostatnio powiedział, że cierpimy na pandemię przemęczenia. Jako społeczeństwo, jako ludzie jesteśmy przemęczeni tą ciągłą gonitwą. Gonitwą nie wiadomo za czym. W tej gonitwie pełno jest wokoło łez, pełno jest smutku, krzyku, mozołu. Coraz więcej jest też śmierci. Być może to, co mówię, jest tylko moim osobistym odczuciem. Być może nie podzielacie tego odczucia. Być może ciągle ten świat jest dla Was przede wszystkim światem pełnym nadziei i radości. Może to ja jestem takim pesymistą. Może to ja dostrzegam, że wokoło jest coraz więcej nienawiści, zła, coraz więcej chciwości. Choć w historii świata, w dziejach to pewnie jest tak, że raz jest tego wszystkiego więcej, raz mniej i ciężko porównywać, czy kiedyś było lepiej, czy gorzej, czy dzisiaj jest lepiej, czy gorzej. Ale być może jest tak, że jesteśmy znowu na szczycie poziomu nienawiści, złości i ludzkich łez. Znowu jesteśmy na tym etapie, w którym możemy powiedzieć, że dzieje się dużo niespokojnych rzeczy. Kochani, w takich chwilach wielkim pocieszeniem, taką otuchą, źródłem nadziei może być myśl zaczerpnięta właśnie z Księgi Objawienia Jana. Zapowiedź tego, co będzie później. Zapowiedź tego, co będzie w wieczności. Zapowiedź tego, że przyjdzie taki czas, że wszyscy ci, którzy są smutni, pełni bólu, ci, którzy są zmęczeni, ci, którzy muszą ocierać łzy ze swoich twarzy, ci, którzy są pełni smutku, ci, którzy przeżywają ciężkie chwile, mierzą się z ludzką nienawiścią w swoim życiu. Ci wszyscy będą mogli odetchnąć. Jeśli my dziś przeżywamy czas smutku, krzyku, bólu, mozołu, to w tym słowie odnajdujemy nadzieję na wieczną radość, na nowy początek, na to, że pierwsze rzeczy przeminą i będzie zupełnie inaczej. Wszystko przeminie. Po każdym dniu pełnym smutku, pełnym krzyku przychodzi nowy dzień pełen nadziei i radości. I kochani, bez względu na to, co teraz dzieje się w waszym życiu, bez względu na to, co dzieje się wokoło, bez względu na to, jak duże jest stężenie niepokoju, zła i nienawiści, pamiętajcie, że wszystko przeminie, bo pierwsze rzeczy przeminą. Niech Bóg was podnosi, niech Bóg was wzmacnia, niech Bóg was pokrzepia, niech Bóg dodaje wam nadziei i radości. Amen.